Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Mamy przygotowaną przykładnię kierowniczą z przykręconym do niej drążkiem. Mimo dużej długości drążka, dzięki bocznemu wycięciu w trzonku klucza, możemy bezproblemowo dostać się do drążka bez konieczności demontażu przekładni, co oszczędza nam czas i pieniądze. Za pomocą specjalnych nacięć w koszyku łatwo kasujemy ruch jałowy klucza. Uniwersalne połączenie na kwadrat pół cala daje nam możliwość użycia dowolnego klucza dynamometrycznego, co gwarantuje właściwe dokręcenie drążka i nieuszkodzenie przekładni. Postaramy się zbliżyć nasze warunki do warunków, jakie panują w małych autach, w których występuje znaczne ograniczenie miejsca. Widać, podobnie jak w poprzednim przykładzie, że bez trudu możemy dostać się do drążka, zlikwidować ruch jałowy i odkręcić lub dokręcić drążek. W tym przykładzie chcielibyśmy zademonstrować Państwu dodatkowe urządzenie pozwalające uniknąć uszkodzenia przekładni kierowniczych przy odkręcaniu drążków wklejonych na zbyt wytrzymały klej lub dokręconych zbyt dużym momentem. Jest to specjalistyczny uchwyt serwisowy do przekładni kierowniczych Herkula. Stare przekładnie posiadały wycięcie pod klucz tak, aby można było przytrzymać za jego pomocą listwę zębatą. Niestety nowe przekładnie nie posiadają już nacięć. Dlatego, aby uniknąć uszkodzenia przekładni, należy wykorzystać uchwyt serwisowy. Uchwyt wyposażony jest w trzy gniazda kwadratowe na pół cala, o-ring podtrzymujący oraz pryzmę. Wykorzystanie uchwytu jest bardzo łatwe. Na rozłączony drążek kierowniczy od końcówki przy zwrotnicy należy nałożyć pryzmę, zachowując odległość około 20 mm od przegubu. Następnie, pamiętając o cofnięciu tłoka, należy przełożyć uchwyt przez przegub, odpowiednio go ustawić razem z pryzmą, po czym dokręcić śrubę dociskową momentem 30 do 50 Nm. Teraz wystarczy poprosić pomocnika o przytrzymanie uchwytu i bezpiecznie odkręcić drążek. Herkula, podobnie jak klucz Huzar, objęta jest dożywotnią gwarancją producenta. Więcej informacji oraz przydatnych materiałów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.huzar.biz.